zapraszamy. Zapraszamy. Szanowni koleżanki i koledzy, są nasi przyjaciele, są ludzie, którzy wspierają nas od wielu tygodni. Wiemy o tym. Byliśmy w biurach poselskich wszystkich posłów i tu mamy największe wsparcie z Prawa i Sprawiedliwości. Jest z nami... Bardzo dziękujemy panie prezesie za przybycie i prosimy o zabranie głosu. Proszę o zabranie głosu prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, koleżanki i koledzy, mamy do czynienia z wielkim oszustwem. Próbuję się mówić o jakimś kompromisie. Tak naprawdę mamy do czynienia z marnym partyjnym przetargiem, którego istota, którego wynik jest następującym. Mają być niższe emerytury. Mają być obniżone emerytury. Czyli krótko mówiąc, za błędy tych, którzy rządzą i w imię interesów, bardzo konkretnych interesów, przy czym nie są to interesy ani społeczne, ani państwowe, ludzie, którzy przepracowali dziesiątki lat, mają dostawać marną zapomogę. Marną zapomogę poniżej już nie społecznego, a wręcz biologicznego minimum. To jest próba w istocie wymuszenia pracy do 67 roku życia. Taki jest sens tego, co się stało. I każdy z nas musi to dobrze zrozumieć. Bo będziemy mieli dzisiaj na pewno do czynienia z kampanią oszustw. Oszustw, które będą sprowadzały się do jednego, że mianowicie coś wywalczono, że PSL coś wywalczył, że coś się zmieniło. Tak naprawdę nie zmieniło się nic. Ja mogę państwu powiedzieć tylko jedno. Kiedy dojdziemy do władzy, a jestem przekonany, że dojdziemy do władzy, to jedną z pierwszych decyzji, nie pierwszych miesięcy, tylko pierwszych tygodni będzie zmiana tego, co teraz uczyniono. Bo powtarzam, za tym nie kryją się żadne społeczne interesy. Za tym nie kryją się interesy gospodarki narodowej. Za tym nie kryją się te wszystkie śmiechu warte obliczenia, co będzie za 28 lat. Nikt nie wie, co będzie za 28 lat. Za 28 lat albo Polska będzie zamożnym krajem, ten nasz wspólny bochen będzie duży i wtedy będziemy mogli te sprawy załatwiać naprawdę dobrze, tak jak to się dzisiaj dzieje w wielu krajach Europy, ale na to w Polsce są potrzebne ogromne zmiany, a pierwsza zmiana to zmiana rządu na dobry, przyzwoity polski rząd, który broni polskich interesów. Albo będziemy w dalszym ciągu peryferiami, to peryferiami wykorzystywanymi, takimi, którzy mają stanowić zasób dla tych, którzy dzisiaj chcą podtrzymywać obecny system w zachodniej Europie. Oczywiście ich prawo, ale nie naszym kosztem. Nie naszym kosztem, proszę państwa. My mówimy jasno. 60 i 65 lat, prawo wyboru między OFE a ZUS-em, opodatkowanie, czyli oskładkowanie, jak to się mówi, tych dochodów, które przekraczają 2,5-krotność przeciętnej krajowej, bo przecież w tej chwili od tej sumy powyżej 2,5 raza przeciętnej krajowej się nie płaci składek. A przede wszystkim, i to jest zadanie najtrudniejsze, ale trzeba o nim mówić, chociaż nie mogę obiecać, że to się zrobi z dnia na dzień. Powrót do zasady solidarności społecznej przy konstruowaniu systemu emerytalnego. Bo ta zasada została odrzucona. I to jest, proszę państwa, źródło zła. Wczoraj była narada naszych ekspertów. I kiedy wedle wybitnej ekonomistki zostanie ostatecznie wprowadzony system kapitałowy,
to emerytury spadną do minimalnych. Ta połowa, o której w tej chwili mowa, to będzie połowa minimalnej emerytury. Tak to będzie wyglądało. W żadnym wypadku nie można się na to zgodzić. A jeszcze raz powtarzam, to co będzie za 10, za 20, czy tym bardziej za prawie 30 lat, zależy po prostu od tego, w jakim tempie się będziemy rozwijać. Czy będziemy mieli na plecach ten worek kamieni tego fatalnego państwa, fatalnych rządów, fatalnego establishmentu wywodzącego się z nomenklatury, który nie potrafi dobrze prowadzić spraw gospodarczych, tylko musi to robić przy pomocy różnych szwindli. Te szwindle nas potwornie kosztują, jako społeczeństwo, jako naród. My mamy chory system rynkowy, a nieprawdziwy system rynkowy. I to jest, proszę Państwa, jedyne źródło, do którego się możemy odwołać, ale to jest źródło potężne. W nas, w Polakach, jest ogromny potencjał szybkiego rozwoju, ale trzeba go wykorzystać i wtedy, powtarzam, wszystkie problemy będą do rozwiązania. Tylko żeby to uczynić, trzeba złamać te interesy, które dzisiaj dominują. Czy to można zrobić? Można. Można to zrobić przy pomocy kartki wyborczej, ale także przy pomocy akcji społecznej, nacisku tego, co wy w tej chwili robicie, tego, co ma być tutaj jutro. Mam nadzieję, że jutro będzie tutaj bardzo wielu działaczy Solidarności, członków Solidarności. To jest ogromnie ważne. To jest ogromnie ważne, żeby podjąć ten wysiłek. Można go porównać do marszu. Do marszu ku lepszej Polsce. Takiej Polsce, o której moje pokolenie, to pokolenie jeszcze pierwszej Solidarności, marzyło, kiedy miało te napisy na ramionach. Kiedy Solidarność to było właśnie marzenie o Polsce wolnej i sprawiedliwej. Pierwsze i jedyne, jak mi tutaj podejrzewa, podpowiada kolega. Tak, jedyne, oczywiście. Ale to był początek, proszę Państwa, to był początek i do tego początku musimy nawiązywać. Bo Solidarność była największym ruchem w dziejach Polski, największym ruchem społecznym w dziejach Polski, jednym z dwóch największych ruchów społecznych w dziejach świata. Tak, ruch Gandhiego i Solidarność. To były dwa największe ruchy. I musimy umieć do tych potężnych źródeł naszego ruchu nawiązać po to, żeby ostatecznie zwyciężyć. I jestem przekonany, że zwyciężymy. Tak jest! Brawo! 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 Solidarność! 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 Proszę Państwa, co będzie robił Pan Pawlak, to jego sprawa. On zdaje się o rolnictwie, to już dawno zapomniał, raczej giełdy towarowe. No ale to jego rzecz. Ja nie wchodzę w to, co robi Pan Pawlak. Ja wiem, że stawiał się, a później, jak to się mówi, dał tył. Nie na klatę. Właśnie. Proszę Państwa, ja chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, bo gdybyśmy tam zobaczyli te sztandary, te napisy, te kaftany, to byłoby pięknie. Mianowicie my o pierwszej spotykamy się pod Menem, żeby poprzeć tych, którzy głodują. To też jest bardzo ważna sprawa. To likwidowanie historii to nie jest sprawa nieistotna. Ja tutaj mówiłem, mamy być zasobem dla tych bogatszych, dużo bogatszych od nas krajów. Tak się organizuje dzisiaj szkolnictwo, żeby ono produkowało tanią siłę roboczą. Nie dla Polski, tylko właśnie tam. Nie możemy się na to zgodzić. Pamiętajcie, wszystkie kraje, które uzyskały sukces, które, jak to się dzisiaj mówi, z peryferiów przeszły do centrum, ale tu nie chodzi o geografię, tylko chodzi o poziom rozwoju gospodarczego. Wszystkie te kraje były skonsolidowane narodowo. Miały jeden cel.
a w tej chwili chce się kształcić ludzi, którzy o polskiej historii nie będą mieli zielonego pojęcia. Otóż powtarzam, to jest działanie na szkodę naszego narodu, naszej przyszłości, także naszej zasobności. Będziemy przeciwko temu protestować, będziemy popierali tych, którzy głodują, będziemy przypominali nasz sprzeciw wobec tych decyzji tutaj w Sejmie, bo sprzeciwialiśmy się temu zdecydowanie. I będę też zapowiadał to, co tutaj zapowiedziałem w sprawie emerytur. Zmienimy te decyzje natychmiast, jeżeli zostaną podtrzymane. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja panu prezesowi i panu premierowi chcę przekazać pewną informację, którą nie uzgodniłem z Piotrem Dudą. My oczywiście zgadzamy się na tą propozycję pod jednym warunkiem, że te połowa emerytury to będzie z renty niemieckiej, a tam jest 8100 zł, a nie 1500. Jeżeli od takiej kwoty, to my się zgadzamy, proszę Państwa. Panie prezesie, w imieniu największej grupy zawodowej kobiet, to jest pracownic hipermarketów i polskiego handlu, z którą pan Donald Tusk nie raczył się skonsultować, a chyba powinien, bo jest to największa grupa zawodowa, chcemy, aby pan przekazał jemu tą kaczkę, żeby tak jak ta kaczka odfrunął i nigdy, nigdy tu nie wracał. Dziękuję. Brawo! Brawo! Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy Prawu i Sprawiedliwości, wszystkim koleżankom i kolegom, którzy nas odwiedzają. Pan prezes, pan premier jest po raz kolejny. Był pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, jest pod Sejmem z nami. Serdecznie dziękujemy. Tutaj na tej mównicy jest jeszcze, nie muszę chyba przedstawiać, Janusz Śniadek, któremu bardzo serdecznie dziękujemy, jest cały czas z nami. Dziękujemy! Dziękujemy! Jest Krzysztof Jurgiel, który też jest z nami. Jest oczywiście Stasiu Szwed. I gdzieś był za mną, ale chyba za bardzo go zasłoniłem, Adam Hoffman. I jest Adam Hoffman. Serdecznie dziękujemy Prawu i Sprawiedliwości za to, że popiera nasz wniosek i będzie popierać zarówno w debacie, jak też w głosowaniu, które będzie w godzinach popołudniowych. No już pierwsza niespodzianka dla nas. Głosowania miały być po 13, a jest debata średnia, więc będą o 18 prawdopodobnie. Ale my tu będziemy, choćby trzeba było, jesteśmy kolejną noc. Dziś rozpocznie się kolejna zmiana o godzinie 14. Autokary z Małopolski już jadą. Mazowiecką Solidarność zmieni region Małopolska. A jutro, tak jak wielokrotnie powtarzaliśmy, będzie tutaj cała Polska. Popieramy! Dziękuję bardzo i proszę Państwa, ta kaczka Tusk powinna odlecieć, ale ten kaczor nie. Dziękuję. Tak trzeba! Chcemy premiera, a nie frajera! Chcemy premiera, a nie frajera! Szczęść Boże! A nie frajera!